Do tej pory używałem Ryzena 2700 wraz z kartą GeForce GT640. Karta pozwalała na wyświetlanie pulpitu w 4K, a nawet na wyświetlanie YouTube'a również w 4K. Natomiast trafiła się okazja, żeby tanio kupić. Rezena 5600G. I tutaj chciałem porównać go w zastosowaniach, do jakich najczęściej używam komputera. Czyli edycja wideo oraz przeglądanie sieci, czy na przykład odtwarzanie wideo. Na początek. Kostaryka 4K odtwarzana na YouTube w różnych konfiguracjach pod Firefoxem. O, tutaj jestem w szoku trochę, bo pod Windowsem 8K była stop klatka, a tutaj normalnie odtwarza. Prawda? Procesor jest obciążony maksymalnie. Ale widać, że jest 8K. Porównując renderowanie filmów w KDN Live pod Windowsem dla Ryzena 2700 i pod Ubuntu dla Ryzena 5600G, wyszło na to, że ten nowszy Ryzen jest pra, prawie dwa razy szybszy pod Windowsem niż starszy pod Ubuntu. Natomiast jak ten sam film renderowałem pod Ubuntu, to wyszło, że Ryzen 5600 jest około 25% szybszy od Ryzena 2700.